Jest to kontynent, gdzie jednak ludność bardzo szybko się starzeje. Jest to kontynent, gdzie liczba ludności wieku 50, 60, 70 plus bardzo szybko rośnie i na to nie są przygotowane systemy medyczne. Dlatego obecne systemy medyczne nie są w stanie poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, spowodowanymi chorobami przewlekłymi, które potem powodują stany nagłe, takie jak zawał serca czy udary. I do tego właśnie system medyczny nie jest przygotowany, to w tym zakresie będziemy wspierać. Ale także rozwój medycyny ratunkowej jest ważny w takim kraju jak Tanzania, aby przyciągnąć tutaj zagranicznych inwestorów. Jeżeli państwo, czy firma z Chin, czy firma z Japonii, czy firma z jakiegokolwiek innego kraju na świecie chciałby zainwestować w takim miejscu jak Tanzania, chciałby tutaj przywieźć swoich pracowników, to jednym z podstawowych pytań będzie, co będzie z nimi w przypadku zaistnienia jakiejś sytuacji, nagłej sytuacji zdrowotnej. Czy ci ludzie będą mogli otrzymać odpowiednią pomoc medyczną? Niestety w wielu miejscach Tanzanii jest to niemożliwe, gdyż sieć szpitali cały czas ma ogromne braki, a co najgorsze, te szpitale, które są pod kątem właśnie medycyny ratunkowej, są bardzo słabo przygotowane, bardzo słabo przeszkolone. Więc rozwój medycyny ratunkowej tworzy także miejsca pracy, przyczynia się do przyprowadzenia do Tanzanii inwestorów, do ludzi, którzy będą mogli w tym kraju budować fabryki, rozwijać usługi, a przez to tworzyć miejsca pracy w kraju, gdzie na rynek pracy wchodzi corocznie 1 000 000 osób. Więc medycyna ratunkowa nie tylko przyczynia się do rozwoju kraju, ale także do tworzenia miejsc pracy.